Siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem z serii Od Starowsi do Nowości Farmingu 22. I w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem, ciąg dalszy żniw, wjechałem sobie już w pszenicę, objechałem sobie jedno kółko i powiem wam, że całkiem sypiam, podstawiłem sobie na tą stronę jedną przyczepkę, na nią jeszcze nie sypałem, ale tam w oddali możecie zobaczyć, zatorek stoi z tą dużą przyczepką i na nim już wysypałem jeden cały ludzki zbiornik. Po przejechaniu 1,5 kółka, więc 4 tony to już całkiem sporo, myślę. I co? Będzie w tym odcinku na pewno kosimy sobie tą pszeniczkę. Mam nadzieję, że uda mi się, to włączę kudy w ogóle, uda mi się skosić całą tą pszenicę. Jeżeli uda się, a zostanie nam jeszcze trochę czasu, no to masejek tutaj przyszykowany jest przed trząsarką. Pięknie, ładnie, o. I będziemy sobie przetrząsać tą łąkę, jak i tamtą. Skosiłem ją poza odcinkiem, więc jest to już zrobione. To ja już z bezbędnego gadania wsiadam do kombajnu, a wy możecie w tym momencie, zanim jeszcze ruszę, stawić łapeczkę w górę oraz subika na kanale. Nie wiem, dlaczego mi kombajn zgasł, ale dobra. Odpalamy, motowidła ogarnięte, dwójeczka i tempomoc damy na 8. Dobra, i możemy cisnąć. Lecimy sobie. Jak widzicie, no słoma tutaj no nie zadziwia, nie ma jakiejś mega dużej słomy, no ale już nieważne, no taka słoma, mam nadzieję, że słomy nie ma, no to chociaż plon będzie. Bo tak, no to ciężko będzie się tutaj na czymkolwiek wybić. To pierwsze teraz, ogólnie tak, rzepaku było 5 ton, chyba 700. Mam to wysypane w stodole, więc później jak pojedziemy z pełną przyczepą, którą wysypać do silosu, to wam pokażę, bo pszenica cała idzie do silosu. Mam nadzieję, że mi to wejdzie, chociaż cieszyłbym się, jakby nie weszło, no ale 25 ton raczej z tego pola nie zgarnę. 15 myślę, że zgarnę, na pewno. Tak mi się wydaje, bo już ma, objechałem tyle, a już mam ponad 6 ton, więc myślę, że 15 to zgarnę sobie bez problemu. 15, prawie 1000, to ponad 15 tam tysięcy będzie, albo prawie 15. No pszenica, no to więcej tutaj daje se, tak zostawię se tonę lub półtora na dla naszych tutaj kur, bo sobie tak myślę, że one właśnie tyle mniej więcej zjedzą. I teraz w dalszych planach mnie tak naszło, że po zakupie tego kombajnu, albo nawet przed zakupem kombajnu, w sensie na następne żniwa, jak ten kombajn kupię, to chciałbym już to pole któreś mieć dzierżawę, więc teraz w sierpniu, w lipcu chciałbym jeszcze wziąć dzierżawę to pole, żeby zdążyć je ogarnąć, zdążyć tam wapno, Adama, żeby kamienie zebrał, zaorać, jeżeli będzie trzeba, i wszystko związane właśnie z tym, żeby jak najlepszy plon był, bo tak mi się wydaje, że to pole właśnie, co gadałem, 109, że właśnie ja sobie wezmę, to weźmiemy na raz, weźmiemy, to tak się przesunę lekko i będzie tutaj zebrane. Wysypiemy sobie już tu, żebym nie musiał jeździć milion razy. Pięknie widzicie, czyściutka pszenica na przyczepie. Wysypiemy zaraz kolejny zbiornik na nią. I myślę, że no pełne przyczepy jak będą, to będzie już koło 14, prawie 15 ton, więc wtedy byłbym już mega zadowolony, jakby tyle było. Dobra, sypiemy sobie. No i hamulec nacisnę, bo tam będzie zjeżdżał kombajn. Trochę głośno wam powiem przy nim. Nie wiem, czy sobie nie ściszę. Już mam i tak ściszone. Ale damy sobie tak. Dźwięki zobaczymy. Najwyżej jak będzie za cicho, za głośno, to później sobie w montażu będę to ogarniał. Jeszcze telefon sobie tylko wyciszę mniej więcej. O, pięknie jak tu widzę. A, muszę sprzęgło. Pięknie sobie tu podjadę delikatnie, żeby więcej na razie na tył nasypać, później czubek będę dosypywał normalnie. No i pięknie, już mam prawie pełną tą przyczepę, więc fajnie, jestem zadowolony. Zator będzie czuł, na pewno. Jak zasypię dwie, to myślę, że będę i tak ściągał je z pola pojedynczo, ze względu na to, że nie wykręcę później, tak, albo je ściągnę po prostu kawałek tylko do łąki. I potem będziemy sobie po prostu ściągać pojedynczo. O kurde, nie ten klawisz klikłem, sorry.
Będziemy sobie je pojedynczo wrzucać na silos, bo będę musiał wycofywać, bo inaczej nie dam rady, żeby wrzucić tą pszenicę na silos. Dobra, tempomat, lecimy sobie dalej. Fajnie, bo teraz przynajmniej mam już, tak jak mówię, swoją prasę i będę mógł sobie dalej tutaj samemu ogarniać bez problemu. Nikogo się tu nie będę prosił, że musiał mi prasować i tak dalej. Jeżeli słomy będzie dużo, no to ją sprzedamy, bo z tego też będą pieniądze. Ale jeżeli nie będzie za dużo, no to sobie po prostu ją zostawimy. Zastanawiam się też, bo chciałbym trochę inne też uprawy tutaj wprowadzić. I się zastanawiam mniej więcej, co by tu mogło być. Nie wiem, czy już bym coś w związku chciał z może buraki. Właśnie się zastanawiam nad burakami, czy na którymś polu sobie nie pobawić się w buraki lub w ziemniaki. Z zbóż takich, co kombajny można kosić, no to jeszcze chyba nie miałem sorga. I sorgo bym mógł też, tylko później szkoda, bo nie mam jeszcze mulchera żadnego, a tak ani talerzówki, ani nic, to tak ciężko było orać, to ciężko byłoby to przykryć, tak mi się wydaje. Więc dlatego bym myślę, że lepiej sobie będzie, jak jeszcze sorgo se poczeka. Na razie w tym sezonie, no to w następnym sezonie, no to planuję na tym właśnie kawałku tutaj największym dać rzepak. Na tym właśnie, co teraz kosimy. Rzepak, a za dwa sezony dać kukurydzę na ziarno. Zobaczyć, kupimy wtedy do bizona sobie przystawkę. Bo chciałbym taki płodozmian trochę zrobić jak w realu. Wiem, że jest pszenica, rzepak, kukurydza. Coś mniej więcej takiego. Tak? Tak to leci? Nie, to leci pszenica, kukurydza, rzepak. No, ale ja bym chciał sobie zrobić po prostu, że po tym rzepaku dałbym sobie kukurydzę. Bo rzepak będzie go stosunkowo szybko. A nie, bo kukurydzy i tak nie mogę. Bo nie wyrobię się, jeżeli chodzi o terminy chyba. Zaraz sobie, jak pojedziemy na ten prosty kawałek, to sprawdzę, jak to wygląda z terminem siewu kukurydzy. Nie no, myślę, że skosić to skosimy. Przynajmniej sobie ogarnę jeszcze tą łąkę, więc dwa odcinki będą skoszenia i z łąki. I już sobie tu patrzę, zerkam. Kukurydza. Kukurydza jest wtedy. Aha, czyli kukurydzę po prostu się zwiadą na wiosnę. Czyli... No, to by było dobrze. Rzepak, później na zimę bym sobie to pole ogarnął i wiosną bym tutaj ogarnął kogoś, bo nie będę kupił kogoś jeszcze siewnika. Bo nie wiem, jak to będzie planowało, jak to będzie bizon sobie dawał radę. Bo to bez sensu, bo jakby sobie nie dawał rady, no to na razie odpuszczę sobie kukurydzę, ale raczej da radę. Tak mi się wydaje, bo fajnie bym chciał coś innego. A takie złote, można powiedzieć, żniwa za czerwonym bizonem w październiku, czy tam wrześniu, no to albo i nawet w listopadzie, jakby była późna, no to fajnie by wyglądało, tak mi się wydaje. Już nam myślałem, że to dłużej będę kosił, ale już widzę, że bizon jednak wydajny jest. Te 8 na godzinę to całkiem się fajnie kosi. Tu dojedziemy i teraz będę musiał sobie tu traktorem podjechać, bo chcę już tu wysypać. No i ta przyczepa będzie dosypana już do pełnego na pewno. No i wszystko resztę będzie sypane już na tamtą. Więc sobie zetorem podjedziemy i najwyżej podepniemy tą przyczepę małą do tyłu. I jakby co, to będziemy sobie po prostu sypywać, podjeżdżać po prostu z tymi dwoma przyczepami. Więc teraz jeszcze nie będę podjeżdżał zetorem. Najwyżej niech się ta słoma tutaj wysypie. Dobra, cofamy. Nie będę podjeżdżał, tylko jak napełnimy zbiornik, to wtedy podjadę i od razu jak wysypię, to sobie pojedziemy i podczepimy tą mniejszą przyczepkę. Dobra, i czwórkę zarzucę, żebyśmy się porozpędzili trochę. Dobra, na dół i jazda dalej. Zostało, myślę, że tak do 5-8 minut, myślę, do koszenia. Także na pewno się znów pobawimy z łąką. Przetrząsiemy ją, bo to jest przetrząsanie, to minie szybko. I może znów się pobawimy w zgrabianie. Tym razem zgrabimy sobie, najpierw pojedziemy, myślę, na tamtą łąkę, bo na tamtej łące jeszcze nie zgrabiałem. A potem przyjedziemy tu. Se rozłożymy już rurę. Pięknie, ładnie, no i żniwa będą zakończone. Kombaj będzie można oddać Heniowi, powiedzieć mu, że jestem zadowolony i
jeżeli będzie już sprzedawał, no to żebym mnie tam miał pierwszego na liście, żeby nikt mi tego kombajna sprzed nosa nie zawinął. Dobra, jazda. O, zator 7,5 tony, nic się z tym nie robi. O, 10 motogodzin wybiło zatorkowi, także całkiem już ma tych motogodzin. Już trochę przerobił w naszym gospodarstwie. Dobra, jedziemy. Podjeżdżamy i lecimy sobie pod tą małą przyczepkę. Nie będę jechał tego wysypywać, bo chcę to, jak mówię, dosypać. Chociaż nie wiem, nawet czy te 15 ton może będzie. Bo tak mi się wydaje, że jednak może być jakiś problem z tymi 15 tonami po tym, jak widzę, ile zostało. Tu sobie naprzód nasypiemy, bo nie ma dużo. Więc tu niech sypie. Za chwilę podjedziemy trochę do tyłu. Dobra, tu. I teraz niech nasypie więcej na czubku. I do tyłu jeszcze raz i dobra, pełna przyczepa, więc fajnie, mamy pełną jedną przyczepkę. No ogólnie by jeszcze na nią wlazło, myślę, że stona, jakby dobrze porozsypował, te dziury tu posypał. No ale farming taki jest niestety, że no tyle i koniec. Chociaż fajnie by jakby ta tekstura się tak lepiej robiła, że wszędzie się dosypie te tonarze. Dobra, podjeżdżamy, zobaczymy czy ja tu wycofam jako tako. Postaram się jak najbliżej tak podjechać. Dobra, wbijemy se wsteczny i wycofamy. Dobra, trzeba ją trochę złamać. Aj, trochę za słabo złamałem. Jeszcze bardziej trzeba ją złamać. Tą przyczepę, bo jak już się złamie. Oj, przez przypadek klikłem na GPS-a. Dobra. Teraz już powinno być ok. Dobra, udało się. Kabelki. I sobie tutaj staniemy, zostawimy, jak będziemy mieli pełny zbiornik, to sobie najwyżej podjadę. Chyba, że akurat pełny zbiornik wypadnie tutaj, no to nie będzie trzeba podjeżdżać. A tutaj nam zostało, no, to na 600, więc już jest koło 12 ton. Tak dobrze liczę. 10 800, 11 jakieś i pół, prawie 12. Więc już mamy 12 ton. Jak to z cenami w dzisiejszym sezonie? Pszenica 1200 najlepsza. No to jak będzie te 14 ton, to myślę, że 15 tysięcy za tą pszenicę ogarnę. Tylko trzeba jeszcze odliczyć od tego, co mi się przypomniało. Od tego trzeba odliczyć jeszcze to, co dla kur zostawię. No więc, no może 15 tysięcy nie. No, no to w tym sezonie trochę mniej wyjdziemy z kasą. Ze względu na to, że rzepak, no, za dużo nam nie splonował, bo z rzepaku to jak 5700, no to myślę, że takie 12 tysięcy ogarniemy, może trochę ponad 12 tysięcy i wtedy z 15, no to będzie prawie 30 tysięcy w te żniwa. No to jest tak, ni to dobrze, ni to źle, bo przez to, że te łąki mamy, ale nie możemy teraz zapomnieć, że w tym momencie już mam jakieś ponad 10 tysięcy za mleko, więc to już mnie ratuje i się cieszę z tego powodu, bo mleko mamy już 6,5 tysiąca litrów, a jest za 2200, czyli myślę, że już takie 12 tysięcy za to mamy. I dajcie znać też w komentarzach, jak fajnie było, jakbyście pisali jakieś fajne komentarze, jakieś pomysły albo coś. Czy ja mam po prostu sprzedawać, kupimy jaką beczkę i po prostu będziemy jeździć, czy czekamy, aż będzie, tak myślę, z 15 tysięcy tych litrów i przyjeżdżamy i wołamy tą mleczarnię od Adama, co do niego przyjeżdża. I się właśnie tu zastanawiam. Krówki w ogóle już chyba mają te 18 miesięcy, nawet 19, więc już niedługo tych krówek będzie więcej, więc czym prędzej trzeba działać, jeżeli chodzi o jeszcze jedno pole, bo teraz trzeba zbierać tych, bo teraz przez zimę, no to zjedzą naprawdę dużo. No jakby co, no to przez zimę zarobię, no to tam kasę będę miał, jakbym chciał najwyżej dokupić im, jakbym chciał dokupić siana, jakby mi brakło jakimś cudem. Ale myślę, że teraz tak, 3 belki, myślę, że w tym sezonie 6 belek będzie jeszcze, w sensie 6 belek teraz. Jeżeli by się udało, to jeszcze jeden pokos bym zrobił. Później taki, można powiedzieć, we wrześniu, jesienią. No to by było już koło... O, pełne. Zagapiłem się.
już by było około 10 belek, więc myślę, że by starczyło. Nie wiem, ile dokładnie one jedzą, jeszcze się nie orientowałem, ale wiem, że no całkiem sporo i na pewno tego zjedzą. Ale to okaże się już po prostu przez tą zimę. Mam nadzieję, że po prostu za dużo nie będę musiał inwestować, jeżeli chodzi o kupywanie siana, bo to jest tak średnio, bym powiedział, że kupywać siano. Lepiej wolałbym po prostu mieć swoje, więc dlatego mówię, chcę to pole jeszcze jakieś wziąć jedno w dzierżawę, ze względu na to, że dzierżawa to jest fajna opcja, zarabia się na tym polu spoko, dużo się nie płaci, a wiadomo, w realu też nie trzeba wszystkich pól wykupywać. Po iluś latach po prostu tą dzierżawę sobie po prostu oddamy, lub jak będziemy na tyle bogaci, to po prostu ją kupimy. Jak będę miał tutaj dużo w to pole zainwestowane. Dlaczego mi, proszę powiedzieć, co nie sypie? Co jest grane? O, jednak sypie, czyli po prostu muszę tak jakby tutaj przed tą rurką sypać. Dobra, tu na środek nasypiemy. Myślę, że pełna przyczepa będzie, bo teraz wysypialiśmy prawie 4 tony, więc przyczepa pełna na pewno będzie, jeszcze trochę w kombajnie zostanie, więc będę musiał szybko jeszcze podjechać sobie tą małą przyczepką. Więc sobie tą małą przyczepką, jak zasypiemy, to odepnę z tora i szybko po nią skoczymy, bo już Maseja nie odpinął od przetrząsarki. W ogóle 16 minut już mamy, więc czas szybko leci, leci, leci ten czas. Dobra, odpalamy sobie już tę resztkę, się wysypuje, ja już co odpalę. Chowamy rurę i ciśniemy sobie dalej. Zobaczymy, myślę, że jeszcze do 5 minut maksymalnie mi to koszenie zajdzie. I potem będzie zabawa z... albo, no nawet chciałbym przetrząsnę sobie to. Jak przetrząsnę, to później się będę jeszcze bawił z... z czym ja to mówiłem? A, po prostu ze zbożem. Będzie trzeba pod silos po prostu podjeżdżać i wszystko wysypywać. Obornika. Jeżeli chodzi o obornik, to w tym sezonie myślę, że również będę musiał wziąć od Adama trochę. Bo tyle mi zostało ze złego sezonu. Nasze krowy jeszcze dużo... Dobra, już nie widzę, że nie wezmę tego. Nasze krowy też dużo obornika na razie nam jeszcze nie dały, bo mamy około 3 ton, więc to jest, można powiedzieć, połowa tylko tego pola tutaj, co był rzepak. Więc z tego względu będzie trzeba jeszcze, myślę, dokupić, wymienić się. Po zebraniu tutaj wszystkie balotu, po poukładaniu w stok, bo chcę stuk właśnie ułożyć sobie na łoneczce tam w rogu. Po tym wszystkim zrobieniu rozwalę ten obornik, który mam od krów. Ile zostanie, ile będę potrzebował, tyle będę potrzebował. Bo potrzebuję na raz, dwa, na trzy pola i wtedy jak wezmę to w dzierżawę, to na 4 pola. Więc zobaczymy, ile tego obornika będę potrzebował, czy dużo, czy niedużo. Belki są 3-tonowe, tak? 3-tonowe są, więc to nie są te wielkie, które wcześniej były, tylko są 3-tonówki, więc z tego względu będzie mi ten, będzie mi potrzebny, po prostu tych belek będę musiał mu więcej dać, to nie będą, nie pamiętam ile wcześniej miały, czy 6 ton, albo 7 ton, czy tam 9, nie pamiętam ile one wcześniej miały. Więc dlatego teraz po prostu tych belek chyba będzie po prostu więcej, więcej zbierania i więcej trzeba będzie ich zawieźć. Ale teraz myślę, że na nasze przyczepy już będę te belki zbierał, bo one są chyba wielkościowo mniejsze. Więc z tego względu po prostu zmieszczą się na nasze przyczepy chyba 3 wtedy belki. Dobra, koniec żniw. Można powiedzieć, oficjalnie zakończyłem wszystkie żniwa. I sobie tak myślę, jak ja tu wysypię lekko ponad tonę, no to, to resztę bym sobie chyba podjadę kombajnem, jeżeli zmieszczę się w bramie i wysypię po prostu tak z tego, bo już tej przyczepy mi się podpinać małej nie chcę. A tak właśnie myślałem, ale fajnie, czyli będzie około 15 ton, to jestem zadowolony, więc naprawdę, naprawdę fajnie. No, zostanie nam pół tony, czyli mamy lekko ponad 15 ton, więc bardzo się cieszę. Ten kawałek oddał tak jak chciałem. Chciałem 15 ton, mam lekko ponad, więc jestem z tego powodu zadowolony.
żniwa udane, piesek wraca do domu, bo tutaj nie zauważy cię, jeszcze gdzieś się wpakujesz i będzie po Reksiu. Tak on miał Rex chyba, nie pamiętam, że tak dawno go do niego nie wołałem, nie bawiłem się, że zapomniałem, chyba Rex. Tak mi się coś wydaje. Oj, nie to klikłem, to miałem kliknąć. Dobra, wjeżdżamy, chwila teraz prawdy, czy się kombajnem zmieszczę. Jeżeli się nie zmieszczę, to będzie niemały problem. Ale mi się wydaje, że header przejdzie. Ale czy ja dupą bym się wjadę? Dobra. Dobra, i teraz na pewno widzę, że muszę sobie zamknąć tutaj te wrota. I pomalutku wjedziemy. Także o, gdzie brama idealnie nabizona, więc nic innego, tylko kupywać go. Dobra, tu sobie podjedziemy. O, bo tu przyzolimy. Trochę trzeba cofnąć. I jeszcze raz tu jedyneczką pomalutku. Dobra. Możemy sypać. A, bo tu trzeba... O, bo tu jest trigger zrobiony w tym miejscu, więc tu pod tym względem nie fajnie. Halo? Gdzie tu jest sypanie? Czy się nie da? Czy bizon nie ma takiej możliwości? O, tak jak mówiłem, widzicie. Trigger jest w tym miejscu, więc to no nieładnie wygląda, no ale nic na to już nie poradzę. Bynajmniej ja. Oj, przepraszam, nie to. To miałem kliknąć. Dobra, teraz ja sobie wyjeżdżam tym bizonem, bo tutaj zakłopotanie się zrobiło. Wyjeżdżamy i teraz mam nadzieję, że mi się uda stąd wyjechać. Dobra. Jak wjechałem, to i wyjadę, tak mi się wydaje. Dobra. Teraz pyk tu, ładnie, żeby tu nie poobdzierać. Bo to kiedyś będzie nasze, więc żeby tu nie poobdzierać. No ale widzicie, wszystko wymierzone idealnie. Wracamy bizonem na pole, bo jak chcę jeszcze to poprzetrząsać, no to sobie wracam. Przetrząśniemy to i wtedy przywezmę Zetora i nim zjadę. Dobra, a tu sobie zostawimy bizona. O, w ten ta sposób, elegancko. Pyk, gasimy. No i piękny sprzęt narobiłem. Nie wiem, ile motogodzin dokładnie, bo nie zwróciłem uwagi. Ale chwilę nim sobie porobiliśmy, więc fajnie. Fajnie, już niedługo sobie nim więcej porobimy za sezon. Więc super, cieszę się, że w końcu będę miał kombajn. Jeżeli chodzi, bo jeszcze na żadnej serii, wam tak powiem, nie inwestowałem, można powiedzieć, w kury. W sensie kury to zawsze był, wiecie, taki mały dodatek i tyle. A jeżeli teraz będę chciał trochę większą gospodarkę robić, żeby jakąś wiatę na bizona i tak dalej, to myślę sobie, że najlepszym sposobem będzie po prostu oprócz tego to trochę gospodarstwo powiększyć, trochę je rozbudować i żeby postawić jakiś kurnik większy. Nie za duży, ale po prostu większy kurnik, tylko żeby nie tak dużo kur na sam początek, tylko żeby one się same rozmnażały, żeby po prostu z nich więcej trochę zacząć zarabiać. Będzie trzeba po prostu im dawać więcej jedzenia, no ale na to to już będę przygotowany wtedy. Cała na przykład pszenica to idzie dla kur. Też wtedy jak będzie więcej miejsca, no to żeby gdzieś postawić jakąś szklarnię, żeby właśnie też się takimi rzeczami pobawić, bo ja powiem wam szczerze, nigdy takich rzeczy nie lubiłem, a mi się to spodobało, więc dlatego bym chciał się takie rzeczy trochę bardziej pobawić. Pędzimy, ale tu jest animacja ogromna tego rozrzucania, tego siana. Tu, no, trzy przejazdy teoretycznie powinienem brać, ale ja sobie czasem, wiecie, zależy jak jest skoszone. Czasem jest skoszone tak, że wezmę, tu akurat tak dojadę i podniesiemy. Dobra, i lecimy sobie dalej. Lecimy dalej, teraz myślę, że te odcinki trochę dłuższe droju, żeby trochę więcej na nich porobić, a nie tylko jedną pracę i tyle. Łogień, lecimy. Bardzo mam chęć do nagrywania tej serii, więc więc się z tego powodu bardzo cieszę, a wy to oddzięczacie łapeczkami, wyświetleniami, więc jestem zadowolony. Jeszcze jak tam każdy, kto obejrzy, zostawi łapeczkę, to będzie fajnie, bo jednak 40, prawie 50 łapek, to już jestem zadowolony. Ale fajnie by było, jakby jeszcze było więcej, bo więcej wyświetleń, no to mam nadzieję, że i również więcej łapek, bo łapki i wyświetlenia to są akurat rzeczy, które bardzo mnie motywują, oraz jak piszecie jakieś fajne, miłe komentarze, no to również. Lecimy, trochę mi się wydaje, że ta animacja ktoś zrobił za wysoko, trochę niżej ona powinna być, żeby ona aż tak nie rozrzucała, no ale to już nie będę się czepiał, bo
sam bym tego lepiej nie zrobił, myślę. Bo jednak modmakerem to ja nie jestem. Mapmakerem w sumie też, tylko że się trochę bawiłem mapą i tyle. Jazda na tamto pole. Przetrząśniemy sobie 25 minutek i będziemy się bawić z... Panie, byś pan Holender jasny zeszedł. A nie mi tutaj wyjdzie na środku i ja muszę go omijać. Bo on se, król idzie środkiem drogi. Tak bywa. Nie zmyślam, ale tak bywa, sami widzieliście. Dobra, wjeżdżamy sobie na nasze tutaj wjazd i ciśniemy sobie z rozrzuceniem jeszcze tej łoneczki. I myślę, że to będzie na tyle. Jeszcze, no tak jak mówię, jeszcze tylko po prostu sobie to zboże przywiozę i wysypiemy. Więc odpalamy. W ogóle nie wiedziałem, że można odpalić, a jak ona się jeszcze nie rozłożyła. Więc ciekawe. Pierwszy mod, który tak można ogarnąć w sumie. Tu trochę więcej teraz, bo tu... Ale fajnie to się tak robi pod skosem, jak jestem, to te jednak siłowniki coś tam pracują. Nie są dla ozdoby, tylko widać, że one jednak pracują. Tutaj widzicie, trzech przejazdów akurat nie zbiorę, bo są za szeroko, ale dwa przejazdy jak najbardziej się uda. Dobra, tu muszę wycofać, bo nie wykręcę. Tu cofniemy. Dobra, i teraz jazda. Jedziemy dalej. No, a tutaj już są, widzicie, trzy przejazdy bliżej siebie, no i już je bez problemu zabieram. Tutaj również sobie cofniemy i pojedziemy w tą stronę, tak jak jechaliśmy na początku. Myślę, że teraz będzie, tak jak mówię, tych belek więcej, bo to jednak drugi pokos, ta trawa bardziej dojrzała. Pierwszy pokos i trzeci pokos, jeżeli się uda trzeci zrobić, to są takie, mi się wydaje, najgorsze. A ten drugi pokos to w samo lato, no to są najlepsze jeszcze. No ogólnie wszędzie było 100% dawki, no ale wyglądowo to mi się wydaje, że teraz jest o wiele ładniejsze. Ładniej wygląda, jeżeli chodzi o tą trawę, tak? Taka grubsza, trochę więcej jej jest, więc z tego powodu jestem zadowolony. Dobra, jazda. Jedziemy sobie dalej. Jedziemy sobie dalej. Teraz nie będę tutaj owijał w bawełnę i zostały nam dwa przejazdy. I lecimy sobie tą pszenicę jeszcze dość losów sypać, bo to nam jedyne zostało. Dobra, ostatni przejazd i tyle. I mamy zrobione tą łoneczkę. Dobra, i do zetora i lecimy sobie wysypać pszenicę. A to odstawiamy na gospodarstwo i tyle. 11,1 motogodziny, no całkiem sporo. Więc całkiem. Dobra, cofamy. Dobra, lecimy sobie do zetorka i wysypujemy i będziemy kończyć. Dobra, pyk, odpalamy. No, tu jest 14800 i tam było 15, więc 15300. O, zetor ciężko miał ruszyć. Ciężko. Jazda, jedziemy sobie z tym. Szkoda, że kabli nie da się podpiąć do zetora, no ale już kit z tym. Pędzim, dawaj. Jedziesz zetorek, moc musi być użyta całkowicie. Na pewno, gdybym miał tu jakiś komputer pokładany, pisało moc użytkowa 100%. Tak mi się coś wydaje. Dobra, tu pojedziemy. Tu muszę w ogóle ten teren trochę bardziej doprowadzić do porządku, wyrównać go. I tyle. Dobra. A mój zetor, ło! Tu się rozpędziliśmy za bardzo aż. Dobra, i tak sobie myślę tak. Tu sobie odepnę tą przyczepę. Pięknie, ładnie, bo ona akurat... Kurde... Przyczepo, weź nie zjeżdżaj, albo ja ją tu delikatnie ustawimy na prostym. Dobra. Kurna, teraz ona będzie zjeżdżała jak głupia. O, dobra, udało się i teraz wjeżdżamy sobie tutaj pięknie, ładnie i będziemy cofać. Nie wiem, jak to wyjdzie z tym cofaniem tu, bo tak trzeba się bardzo mocno tutaj złamać. O, urrę. Dobra, na prawą stronę musimy się przełączyć i cofamy. Tu trzeba ją bardzo mocno złamać, tylko że jeszcze nie dokładnie w tym momencie, tylko że o, w tym momencie musimy ją teraz mocno złamać. A trochę za blisko jestem, bo jednak gdyby to wysypywało do samego silosa, był trigger, no to by się udało, tylko że teraz jestem za blisko i muszę w
ten sposób, teraz trochę do przodu i znowu. Jednak takie cofanie tak wygląda, mógłbym to podpiąć do przodu, no ale trochę więcej zabawy wtedy z tym. Teraz nie będę jeszcze otwierał, bo mi tu burta czaśnie i mi tą rurę przestawi. Dobra, trochę jeszcze bardziej cofniemy się, wyprostujemy. Dobra. I jeszcze ostatni raz i teraz jest ideolo. Dobra, pięknie. Sypiemy. Piękna pszenica jest usypana. Czysta pszenica, bardzo wiecie jaka czysta pszeniczka po naszym tutaj bizonku. Już ponad 30 minut, także całkiem fajnie wyszedł ten odcinek. Dobra, jazda. A, bo tu muszę teraz poczekać, widzicie. Sam bym se rurę przestawiał, gdyby zetor nie miał ciężko z ruszeniem. Jednak zespawane to mocno przyjął, ten silos mocny, więc bardzo dobrze. Dobra, i tu sobie zostawię tą przyczepę i teraz weźmiemy tą drugą przyczepę i tyle. Ja mam tu zaczep z przodu, czy nie mam? Przez te obciążniki, kurde, nie mam. Więc muszę sobie do tyłu, tak bym już ją podpiął do przodu, a tak muszę podpiąć ją do tyłu po prostu. Dobra, jazda. Wyjeżdżamy se tu, cofamy pod nią i podczepiamy i wysypujemy. I to jedzie na tyle w tym odcinku, więc wszystkie prace, które chciałem, się udały. Zrobiliśmy. Oj, bo zjeżdża przyczepa. Dobra. Dwójka, jazda. 5 ton na kolejnej przyczepce do wysypania, więc fajnie. Z tą przyczepą będzie trochę łatwiej, no bo mniejsza, no to trochę lepiej będzie z nią wykręcać. Dobra, i teraz do tyłu. I tutaj mamy już na prawą, mamy. O, aż za mocno chcę już się skręcać. Dobra, i teraz ją już dokręcamy. Przez to, że mniejsza, no to widzicie, jest to trochę łatwiej ogarnąć i ona też nie ma nie ma kipra, więc chwilę to zajmie, więc co? Nie będę tutaj dłużej przeciągał tu, żeby tylko tak se nie, tak źle. Tak po prostu. Dziękuję pięknie za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawiliście tutaj z 50-60 łapeczek. I co, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!